Halo, halo, jak dawno nie było, jak dawno nie było, witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii GTA 5, serii, która no ostatnio się nie pojawiała na kanale, bo no bo życie się zdarza i tak dalej, i czasu brak czasami i weny zdradliwa, wena raz jest, raz jej nie ma, a zaczynamy sobie Trevorem. Bo jest to mój ulubiony bohater z naszej trójki, mimo że wszystkich lubię, ale Trevor jest zdecydowanie moim faworytem. I zobaczymy, jakie dzisiaj misje możemy sobie łyknąć. Co my tutaj mamy? Zobaczmy, tak, Barry. Dobrze. Aha. Pojedziemy najpierw do Barry'ego, proponuję. Czemu to? Ciekawe. A możemy też tutaj pojechać, ale to jest dosyć daleko. Nie, pojedziemy sobie najpierw do Barry'ego, zrobimy tą misję tutaj, zobaczymy. O co chodzi? GP jest włączony. Musimy sobie zawrócić, dobra, nie mam problemu. Tak, zrobimy sobie, no mam nadzieję, tak z dwie misje uda nam się zrobić w dzisiejszym odcinku, ale już czuję, że będzie ciężko, bo dawno, naprawdę dawno nie grałem w GTA, no tak po to dwa tygodnie już podchodzi, bo miałem odcinki nagrane na zapas, później wiadomo, że się tam zdarzyły jakieś rzeczy, że po prostu nie miałem czasu i też wolałem się zająć seriami, które cieszą się największą popularnością na kanale, czyli Forest i Heartworld. Ale GTA, no to wiecie, też że ja lubię grać, nie jest tak, tylko że no czasami nagrywać nie mam czasu i tak to bywa, no po prostu, co ja mogę wam powiedzieć. Sami wiecie, jest jak jest, na pewno studiujecie, do szkoły chodzicie, czy jakieś inne takie cuda niewidy, czy może do pracy chodzicie, no i czasami po prostu czasu, tyle rzeczy do zrobienia, a czasu tak niewiele, ale już dosyć moich tłumaczeń. Sorry, przepraszam. Trevor ogólnie jak przyłączyłem, bo zacząłem Franklinem jak załadowałem grę, Trevor leżał gdzieś najebany po prostu pod murem. Też dobrze, można się bawić, tanio. Dobra. Czekaj. A to nie jest czasem... To nie jest czasem ta misja... Z tymi kosmitami? Tak coś czuję? Kurde, auto mi się zblokowało, no nieważne. Świetnie to zrobiłeś. Wydaje mi się, że to jest ta misja z kosmitami, którą notabene pisaliście w komentarzach, żebym ją zrobił. Can I get a signature, sir? For what? The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. The AIDS. No, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke here anymore. It interferes with the speed. Oh, it's really good weed. All right, give it here. Nie, no Trevor, legenda po prostu, ale zajebiście to jest zrobione, że to jest ta sama misja, a zupełnie inny charakter od strony bohatera, jakim jesteśmy w tej chwili. Michael Trevor teraz mówi o tym. Kto oglądał odcinek notabene, gdzie robiliśmy tą misję z Michaelem? What? O kurwa. Co tu się dzieje? Czekaj, tu jest jeszcze jeden dzień. Gdzie on jest? O kurde, jest dużo ich. Jest bardzo dużo ich. Bardzo dużo ich jest, skupmy się. Dobra, przeładuj. Dobra, dobrze jest dobrze. Dobrze, można. Bardzo dobrze.
Czekaj, żeby mnie ten gość... Ua! Nie, przeładuj! Zabij go! Znaczy nie przeładuj, przeładuj, strzelaj, obojętnie. Ale zajebiście, Michael miał kosmitów, ten ma klaunów, zajebista sprawa po prostu. To jest po prostu kunszt GTA, już wiesz dlaczego oni tyle... O kurwa, o kurwa. Jest za dużo ich, za dużo ich. Czekaj, 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 czekaj. Skup... Nie, 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 nie. Kurde, od flanki mnie biorą, od flanki. A! Gdzie oni są? Przeładuj. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest, jest, leci. Nie, nie, przeładuj, kurwa. No, za daleko są. Dawaj, dawaj! Czekaj, od flanki mnie biorą, kurwa! Wykończ go, biegnij, biegnij, biegnij! Przeładuj! Kurde, zaraz zginę, zaraz zginę. Naprawdę, nam mało, mało życia zostało. Czekaj, bo ten... Dobra, tutaj jest. Gdzie on jeszcze jest? Schowaj się! Naprawdę, nam mało życia zostało, musimy tutaj... Musimy tutaj się... O kurde, od flanki, czekaj, tutaj gdzieś jest. Dobra. Nie damy się. Nie damy się, nie damy się klaunom. Co nie Trevor, nie damy się. Dobra, można, można. Ale jest ich naprawdę dużo. Czekaj, bo on tu... schowaj się, żebyś nie dostał kulki w łeb. Spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę. Gdzie jest jeszcze ten? Dobra, zdjęty. Czekaj, zabij go. O kurwa, jak blisko było. Ja cię jebie. Co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem, ile ich musimy zabić. Ale... Uuu... Tam jakiś snajper widzę. Dobra. Zdjęty. Zabij, zabij, zabij klauna! Dobra, idziemy do przodu. Prój... O kurwa, nie mogę. Dobra. Dalej, dalej, wytucz ich. Dobra. Do przodu, bierzemy ich po prostu. O kurwa, czekaj. Bo zaraz tutaj cię zdejmie. Uważaj! Biegnij, biegnij Trevor, biegnij!
Trevor, proszę ci, biegnij. Dobra. Musimy się... O kurwa, o kurwa. O, dobrze, 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 dobrze. O Boże, ile ich tutaj jest? To jest nie do zrobienia po prostu. Chodź tu. Nie no, zabiją mnie zaraz, zabiją mnie. No zabij go, kurwa. O, za... Dobra, jest okej, jest okej. Cały czas żyjemy. Co prawda, tych klanów jest... Wydaje mi się, że oni w ogóle przybywają. Nie zdziwiłbym się. No jest ich naprawdę dużo. Kurde, stresuję się. Ja też nie lubię klaunów, powiem szczerze. Dobra, jeden rozwalony. Damy radę, damy radę. Czekaj, bo tu... Gdzie on jest? O kurwa, o kurwa, schowaj się gdzieś. Zygzakiem, zygzakiem. O! Nie przeładuj, błagam cię. Nie no, zdejmą mnie zaraz, zdejmą mnie. Jak chyba spanikowałem. I to jest mój problem. Dalej, rozwal to. O kurwa, o kurwa. Tyle czasu, poważnie. Nie, coś źle robiłem, za dużo czasu straciłem na tym cholernym... Na tym cholernym, no... Powinienem od razu rozwalić auta. Dobra, rozwalone. Przyładuj. Dalej, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Dobra, jeden rozwalony, kolejny rozwalony. Dobra. Dobra, udało się. O kurwa, ten ale pruje. Wypierdzielaj, człowieku. Ja pierdolę, zobacz ile ich jest. Zobacz co tu się dzieje. Nie, 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 nie. Strzelaj, strzelaj. Dobra, co teraz się stanie? A, teraz się udało, tak? No, zdecydowanie źle. No, za drugim razem się udało. Trochę czasu nam to zajęło, ale...
Dobra, dobra, zapiszę. 6 na 6. Preemptive strike. Nie wiem, co to jest. Ale 75%, no srebro wezmę, dobra, ewentualnie może być. Dobra, idziemy stąd. Myślę, że trzeba by się zająć tym hajstem, który już tam planowaliśmy od jakiegoś czasu na tych dokach. Nie wiem, ile ta misja będzie zajmować. Aczkolwiek myślę, że damy radę. Damy radę tutaj, dobra. Zaznacz i jedziemy. Przejdziemy się tam, zrobimy ten hajs, to będzie na tyle tak naprawdę dzisiejszej misji. Ja jestem jeszcze cały czas trochę taki zardzewiały, jeśli chodzi o GTA, bo nie grałem długo, a i tak nawet jak grałem długo, to nie jestem jakiś zajebisty w tą grę, ale tak to bywa po prostu, jak się gra w milion gier i to tak, no, dla zwały, a nie dla profesjonalizmu, no to tak to bywa po prostu. Ach, kurde, no widzicie, nawet prowadzić nie umiem, po prostu mam zeza, wszystko mi się troje i dwoi przed oczami, jakbym normalnie palił tego jointa razem z Trevorem. Ale jest okej, jak najbardziej, jadymy do przodu, trochę obijamy swoje autko, ale przejmieliśmy dobry trening strzelecki z tymi klaunami. Powiem szczerze, że trochę mi tam ten szpik kostny zmarzł. W kręgosłupie. Bo też nie lubię klaunów. Boicie się klaunów? Macie to jak się nazywa klaunofobia? O, to jest pytanie. Ktoś wie? Klaunofobia? Nie wiem. Jest jakaś profesjonalna nazwa na to, ale przyznam się szczerze, że nie pamiętam. Dobra. Jedziemy dalej. Jeszcze sporo mamy do przejechania. Ale chyba na tych dokach tutaj, z tego co pamiętam. Z drogi, kurde. Ło, gościu aż wypadł. Ja, widzieliście to? Masakra. Współczuję, szczerze współczuję. Chyba dobrze jadę, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nam się uda tego hajsta za pierwszym, drugim razem najpóźniej zrobić, bo też... Uff. Oh shit, man! No... Zakręty bierze ta fura czasami tak, że... Znaczy ja biorę tak naprawdę, nie ma co. Co mam zrobić? Ale jak? No dobra. Oho, już widzę, że... Weźmy sobie... Tak, kałach będzie dobry. Dobra, gdzie ty jesteś? No, wychylisz się? Dobrze. Tu coś mamy zrobić. W tej budce. Czy nie? Można. I co mam teraz? No jak? O ja jebie! Jak idiota! Jak debil skończony! No po prostu nie wiem co mi wstąpiło do głowy tak naprawdę. Ech.
Dobra, gdzie jest ten ziomek? Powiedzcie mi. Ole kurde, zwinął się jak scyzoryk. Dobra. No i co, jak teraz tutaj stąd skoczę, to chyba... Dobra, udało się teraz. Jak się pływało w tej grze? O, dobra, tak. Dobra, Trevor już wchodzi do naszej łodzi podwodnej. Ciekawe jak się tym cholerstwem pływa, mam nadzieję, że łatwiej niż się lata samolotem, jeśli pamiętacie ten odcinek. Nie przeczytałem jak się podwyższa to cholerstwo. Zaraz zobaczmy. O, na shift. No tak. Naprawdę to chuja widzę. I wy zapewne też. Może trochę na powierzchnię się ten wynurzę. O, o, o. O, zarzuciło. O, gazociąg. Pewnie ten Nord Stream, co Ruscy z Niemcami budują wokół Polski. Nie wiem, czy dobrze płynę. Prawdopodobnie nie. Mogę tu mapę se włączyć? No, źle płynę z tego co widzę. Cholera. Nie ma GPS-a w tym? To trochę kapka. Dobra, to ja tam se popłynę. Wątpię, czy cokolwiek innego się zdarzy. Więc jak tam dopłynę, to po prostu będzie jakieś cięcie czy coś takiego. No, bo ja źle tu popłynąłem, już widzę. Chociaż może tam pod mostem przepłyniemy. Kto to wie? Fajnie się pływa tą łodzią, taki fajny pojazd. Ale no, dobra, nieważne, jak tam dopłynę, to wtedy zrobimy cięcie. No dobrze. Tutaj gdzieś mam podpłynąć, tak? O, dobra, elegancko. Czyli dopłynęliśmy do miejsca spotkania z Floydem. Łódź podwodna zarąbana. Gotowa do tego, żeby ją użyć, żeby tam jakiś gruby hajs podpierdzielić. Można, można. Jak najbardziej. Nie wiem, czy to jest jedna misja, czy to jest po prostu część dużej misji. Znaczy wiem, że to jest część dużej misji, ale nie wiem, czy tam teraz
da statystyki, że zakończyliśmy misję, czy coś się stanie. A, dobrze, na tira ładują, nikt nic nie wie, oczywiście nikt nic nie widział. Jedyny strażnik tej łodzi podwodnej dostał kulkę w tył głowy. Poważnie, tak sobie po prostu przejedziemy, nie będzie żadnych problemów, jakoś nie chce mi się w to wierzyć po prostu. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Oj. No. Czekaj, ja muszę cofnąć, bo... A, na wstecznym tam... O. Może i nie. A może i nie. Może na wstecznym to był błąd. A chciałem tak ładnie to zrobić. My się przestraszyłem, że jak ta łódź się wywali i w ogóle to... Kurwa, no nie, dobra. Nieważne. Wiem. Kombinuję za dużo. Tu se przejadę. No, dobrze. Można. Jak ucieka? Gdzie biegniesz, przyjacielu? A, nie mogę się do jego auta dostać. O! Co za chuj? Przyjechał mnie. Jej, udało się. Elegancko. Na 50%. Lipa. 12 minut mi to zajęło. Z powodu, że nie umiałem... No nie umiałem po prostu kierować tym. I tyle. No to było na tyle. W dzisiejszym odcinku odcinek chyba taki krótszy, ale zrobiliśmy dwie misje, tak jak obiecałem, więc zobaczymy, jak się stęskniliście za serią GTA 5. Ja się żegnam z wami po dobrodziejsku oczywiście i zobaczymy się w odcinku kolejnym. Mam nadzieję, że już teraz regularnie będę nagrywał, a nie tylko tak jak mam czas, czyli byśmy wrócili do rutyny 6 odcinków z różnych serii na tydzień. Ale nie wiem, no życie po prostu. Napisz mi coś o życiu. Żegnam się z tobą, na razie, cześć, pa.